Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o bardzo ciekawych zwierzakach, bardzo ciekawym gatunku, jakim jest, moi drodzy, skoczogonek. Skoczogonków na świecie ogólnie występuje ponad 7 tysięcy gatunków. Są bardzo liczne na świecie i praktycznie istnieją na każdym kontynencie na świecie, nawet na Antarktyce. Są o tyle ciekawym zwierzakiem, że na przykład przez rolników zostały one dość mocno znienawidzone, dlatego że psują uprawy. Jednak przez terrorystów są, można powiedzieć, takim delikatnym zbawieniem, dlatego że można powiedzieć, że po części spełniają tak jakby naszą rolę w tym wszystkim, dlatego że pod jakimś kątem czyszczą terrarium czy paludarium, do którego zostaną uwrzucone. Są to idealni czyściciele, możemy ich tak nazwać, dlatego że po pierwsze odżywiają się detrytusem, czyli martwą materią organiczną, czyli wszystkim tym, co nasze zwierzaki na przykład nie zjadły, czy rośliny, które po prostu zgniły, zalegają w terrarium czy w paludarium. Skoczogonki jak najbardziej się tym zajmą. Po prostu przetrawią to wszystko. Jak również, jeżeli chodzi o odchody zwierząt, skoczogonki jak najbardziej się tym zainteresują. Także można powiedzieć, że to jest taka idealna ekipa sprzątająca. Ja ją chyba polecam do każdego terrarium czy paludarium. Są bardzo świetnym zwierzakiem. Ogólnie są to stawonogi, moi drodzy. Mają sześć odnóży. I co jest na przykład ciekawe, nie posiadają ani skrzydeł, ani oczu. Są to zwierzaki takie bardziej wieczorne, nocne. Jednak jeżeli chodzi o pożywienie, zawsze sobie dadzą radę i je znajdą. Też ciekawą tutaj informacją na przykład jest to, że potrafią, może nie jakoś super wysoko, ale jednak potrafią skakać. Jak sama też nazwa wskazuje, skoczogonki, tak? Tutaj możecie widzieć na razie taką gromadkę tych skoczogonków. Jest to taki pojemnik, w którym po prostu je kupiłem. No i dzisiaj po prostu zrobimy sobie dla nich nowy dom, czyli nowy boks dla skoczogonków. Tu na przykład też taka uwaga, że większość no jednak kupuje skoczogonki po to, żeby bezpośrednio je wpuścić do terrarium. Ja oczywiście część wpuszczę jeszcze na tym odcinku dzisiaj do Gekona część. Także no musicie jednak wytrwać na tym odcinku, że tak powiem, żeby zobaczyć ten efekt. A druga sprawa, no ja jednak nie będę tych wszystkich skoczogonków puszczał po terrariach czy boksach. Jednak stwierdziłem, że będę chciał sobie zrobić taką własną populację, rozmnożyć je do jakiegoś tam danego stopnia, dlatego że po prostu mi się przydadzą. Więc zrobimy dzisiaj dla nich oddzielny boks. Ja Wam trochę tutaj przybliżę. No tak, dlatego że wszystkie się bardziej zgromadziły w jednym rogu. Spróbuję Wam przybliżyć, żebyście lepiej mogli zauważyć, jak one wyglądają. Są to takie małe, nazwijmy je ala robaczki, mają od 2 do 3 mm długości. Czółki, no i tak jak mówię, one w momencie, gdy załóżmy, nie wiem, wystraszą się, czy po prostu poruszamy nawet tą ziemią, czy tam torfem, one zaczną skakać. Spróbuję Wam to pokazać. Widzicie? Skaczą jak takie małe pchełki. No i tak, jeżeli właśnie chodzi o terrarium, jest to idealna ekipa sprzątająca, tylko też pamiętajmy o tym, żeby pilnować tego, czy ta populacja też nie jest zbyt duża, dlatego że w momencie, no tak jak Wam mówiłem, one żywią się detrytusem, też tym pokarmem, które dostają inne zwierzaki, w którym trzymacie, które trzymacie w danym terrarium, razem z tymi skoczogonkami. Ale w momencie, gdy załóżmy tego pokarmu jest zbyt mało, bądź może populacja jest zbyt duża na taką ilość pokarmu, mogą również zainteresować się roślinami czy korzeniami roślin. I tu też taka właśnie uwaga w paludariach. Jeżeli w paludarium nie macie na przykład innych zwierząt, innych gatunków, typu na przykład właśnie, aby same skoczogonki, które tam są w tej glebie, no jednak trzeba je dokarmiać, gdyż zainteresują się bezpośrednio roślinami. Okej. Też oczywiście musicie pamiętać o tym, że jeżeli trzymacie skoczogonki w jakimś terrarium, gdzie wentylacja jest dosyć spora, a macie na przykład jakieś rośliny na parapecie, czy tam po prostu gdzieś na hodowli, hodujecie sobie jakieś tam rośliny, pamiętajcie o tym, żeby też dobrze zabezpieczyć kratki wentylacyjne czy same otwory wentylacyjne, dlatego że no jednak skoczogonki bardzo lubią siedzieć w ziemi, w kwiatkach, także mogą też również zainteresować się tymi właśnie waszymi roślinami. Także no pilnujemy tego. Dobra, na razie zamykamy te skoczogonki, wracamy na normalny obraz, że tak powiem, i zrobimy sobie po prostu dla nich dzisiaj boks. Także skoczogonki na razie na bok, my jedziemy, moi drodzy, do góry. Okej. I tak już Wam mówię, jakie tutaj mam przygotowany boks dla nich. Będzie to dość spory boks, jeżeli chodzi o skoczogonki. Zazwyczaj są to mniejsze. Już Wam mówię wymiary.
Także moi drodzy, za szybko wam powiedziałem, wymiarów wam nie powiem, dlatego że nie ma ich tutaj opisanych, a ja też nie mam żadnej miarki tutaj w tym momencie. Także sorry, nie będzie dzisiaj wymiaru, ale spróbuję wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Odjedziemy sobie jeszcze trochę. Także jak widzicie, jest to taki dosyć spory boks. No, powiem wam, że na oko ma może około 35 szerokości, na może 25 i wysokości około 15. Ja tutaj po prostu planuję sobie rozmnożyć taką dosyć sporą kolonię, która mi się przyda po prostu w każdym momencie, jak będę tak potrzebował. Wentylację zrobiłem od góry. Są to dosyć takie spore oczka. No i częściowo też postawiłem na wentylację tą boczną, ale jednak zauważcie, że ona jest dosyć wysoko. A to tylko właśnie po to, żeby te skoczogonki mi nie pouciekały. Podłoże będę chciał zrobić może coś około 2-3 cm. I tak, jeżeli chodzi o podłoże, ja tutaj, jeżeli chodzi o skoczogonki, postawiłem na podłoże, które właśnie do nich jest stworzone. Tutaj akurat mam podłoże od Vantisterza. Coś takiego, moi drodzy. Jest to specjalnie przygotowane podłoże dla skoczogonków. Mam dwie takie paczki. I sobie po prostu je wsypiemy do tego pojemnika. Mam nadzieję, że dwie takie paczki mi starczą. Także no wiecie, ja po prostu z tymi skoczogonkami chcę tak trochę mocniej uderzyć. Dlatego tylko część pójdzie dla gekona, a reszta będzie sobie po prostu tutaj tworzyła swoją własną kolonię w boksie. I wiecie co, już wam na samym początku mogę powiedzieć, od razu mówię, że to nie jest odcinek sponsorowany. Po prostu z tego co widzę. Fajne w tym podłożu jest to, że ja tutaj widzę węgiel, czajcie? Jest, moi drodzy, węgiel. A przy skoczogonkach, czego wam właśnie wcześniej nie powiedziałem, jest on dosyć ważny, dlatego że one odżywiają się tym węglem. Także Vantis plus dla was, plus za węgiel. Już widzę, że trochę źle zrobiłem, że kupiłem tylko dwa opakowania, moi drodzy, dlatego że bardzo fajne podłoże. Będzie zamawiane na pewno. A wiecie, też do samego końca nie wiedziałem, co to podłoże ma w środku, ale no już naprawdę się jaram, dlatego że jest fajnie. Jest dużo tego węgla, co mi się bardzo podoba. Także dobra, no wyrównujemy sobie to oczywiście. Widzicie, jest to takie dosyć ciemne podłoże z dodatkiem węgla. Także bardzo fajnie. Ja sobie oczywiście to obleję trochę wodą, zwiększymy tą wilgotność. Dlaczego? Dlatego, że skoczogonki lubią mieć wilgotno. Ok. Mamy podłoże. Kolejnym krokiem będzie to, co no niby nie jest do końca obowiązkowe, dlatego że jednak mają ten węgiel, z którego sobie będą mogły korzystać. Jednak z racji tego, że ten boks ma być na dłużej, a nie ma tu innych zwierząt, na których, nazwijmy to tak trochę brzydko, mogą żerować te skoczogonki, czyli tam na, załóżmy, jakichś tam odchodach czy resztkach pokarmów, wrzucę po prostu trochę liści dębu, które sobie tutaj, które po prostu zaczną się, no delikatnie wiadomo, trochę psuć w tej wilgoci, w tym podłożu, co również będzie stanowiło tam jakieś źródło pożywienia dla skoczogonków. No i na dobrą sprawę możemy posadzić tam kawałek, znaczy posadzić, ja po prostu wrzucę takie resztki trzykrotki, które albo po prostu złapią korzenie i sobie będą rosły, albo zostaną zjedzone przez skoczogonki. No i moi drodzy, taka ciekawostka też dosyć fajna, trochę mnie to zaskoczyło szczerze, jak szukałem informacji, jest taka, że skoczogonki na przykład potrafią, a nawet lubią odżywiać się grzybem czy pleśnią. No można powiedzieć, że pleśń i grzyb to jest praktycznie to samo, tak? Ale no jest to dosyć taki ciężki, częsty problem, jeżeli chodzi o terrarystykę. Jakieś takie teraria typu tropikalne, mocno wilgotne, że ta pleśń jednak się pojawia w tym torfie, czy na różnych elementach. Także, no jeżeli wam się pojawi pleśń, moi drodzy skoczogonki ratują wam dupę w tym momencie, dlatego że no one po prostu to wam to zjedzą. Jeżeli będzie ich wystarczająco dużo, żeby sobie z tym poradzić, one sobie to zjedzą. Także ja wam naprawdę mogę powiedzieć, że skoczogonki jest to dosłownie idealna, chyba najlepsza ekipa sprzątająca, jaka istnieje. Dobra, mamy trochę liści, mamy też trzykrotkę. Wpuszczamy skoczogonki. Ja tu widzę, że one były trzymane na torfie, ewentualnie pewnie. Znaczy pewnie, no pewnie były tylko na czas, mam nadzieję, samego transportu, samej sprzedaży. Jednak już mamy dla nich tutaj fajny boks. Ja to włókno kokosowe trochę rozsypię, żeby wam pokazać jeszcze, jak one się tutaj prezentują. Te nasze skoczogonki. Zjedziemy trochę na dół, żebyście lepiej widzieli.
Także tak, widzicie, one już się powoli rozchodzą, każdy w innym kierunku. No i tak jak mówię, no naprawdę świetna ekipa sprzątająca, chyba nie znam lepszej. Tylko też pamiętajcie o tym, że oczywiście tą populację też musimy kontrolować. Ja nie mówię, że w samym boksie tym na przykład, bo tutaj nie będzie innych zwierząt, tutaj może być ich duża ilość, ale w terrarium czy w paludarium starajcie się pilnować populacji, gdyż też zbyt duża ilość osobników, no też może nam zrobić trochę problemów, dlatego że pokarm może po prostu nie być wystarczający na te wszystkie osobniki. No i również będzie trzeba specjalnie dokarmiać te skoczogonki, ewentualnie wyłapywać części i po prostu przenosić w inne miejsce, tak? Także no, no staramy się pilnować tej populacji, w razie takiej potrzeby dokarmiamy. No ja jeszcze raz polecam, tak? No bo to jest chyba jedna z lepszych ekip sprzątających. Wiadomo, że są jeszcze inne gatunki. Nawet na moim kanale możecie zobaczyć, pojawiły też się bije, które również odżywiają się detrytusem, czyli też są fajną ekipą sprzątającą. Jednak no, bije też nie wsadzicie do każdego terrarium z innym zwierzakiem, tak? Wiecie, o co chodzi. A skoczogonki możecie praktycznie do większości zwierząt, czy do ślimaków, czy do gekona, czy do innych tam zwierząt. Ja naprawdę polecam. Także co? Skoczogonki przeniesione. Jeszcze Wam pokażę, część przeniesiemy sobie po prostu skoczogonków do gekona. Na dobrą sprawę mogłem zrobić to trochę wcześniej, zanim wszystkie wysypałem. Jednak ja nie zamierzam też do gekona dawać jakiejś super dużej ilości. No też dobrze się składa, dlatego że gekona jeszcze mam obok. Także część po prostu sobie zbierzemy, tych skoczogonków. Ja zrobię to w bardzo prosty sposób, czyli do tego pojemnika, w którym były. Razem z tym torfem delikatnie kilka sztuk przeniosę. O, widzicie. Nie jest ich dużo. Może około 20. Jak najbardziej mi taka ilość wystarczy. Ponieważ ona jak będzie chciała, to się rozmnoży. Także ok, wracamy do gekona. Nie będziemy tutaj przybliżać na całe terrarium, aby na część. Po prostu chcę Wam pokazać, jakie przekładam. Gekon już chyba sobie śpi o tej godzinie, moi drodzy, bo gdzieś tam widziałem, jak się już układał. Jednak dobra, otwieramy. I dosłownie... Jeszcze przesunę trochę ten pojemnik. Trochę mi się tu ciasno zrobiło, że tak powiem. Dosłownie taką ilość... Spróbuję Wam wyostrzyć. Taką ilość przekładam po prostu w podłoże do gekona orzęsionego, które też również właśnie pomogą przy pokarmie, który nie został zjedzony, jak również z liśćmi, które zepsują się, czy jakimś tam innym detrytusem. Także... i tak samo z resztkami owadów. Także to jest bardzo fajna sprawa. Skoczogonki zostały wpuszczone do gekona. Oczywiście ja też część będę planował wpuścić do innych terrarii. Jednak naprawdę dosłownie większość zostanie w tym boksie i będzie miała szansę na rozmnożenie. Także zostawiamy je w ten sposób. No i tak, jeżeli macie jakieś pytanka dotyczące skoczogonków, pytajcie w komentarzach. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, również piszcie komentarze, zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam Was również na inne moje odcinki, których jest grubo ponad 100. No i co, oczywiście subskrybuj kanał, jeżeli moje materiały Ci się podobają. A to tylko po to, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Wtedy dostaniecie powiadomienie od YouTube'a, że coś wleciało nowego na kanał. Także co, moi drodzy, tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku, ewentualnie transmisji na żywo. Trzymajcie się i bajo!